Po raz pierwszy w tym roku kontrolerzy wcielą się w rolę Mikołajów. Dodatkowo jako pomocnicy Mikołajów będą uczniowie zespołu szkół transportowo-komunikacyjnych. W ten sposób chcemy wywołać uśmiech u pasażerów, umilić im podróż komunikacją miejską, a z drugiej strony również ucieplić wizerunek kontrolerów i kierowców komunikacji miejskiej. Mandaty będą, także dzisiaj Mikołaj nagradza za grzeczne zachowanie, natomiast grozi palcem tym pasażerom, którzy nie skasowali biletu. Jest 10 uczniów z zespołu szkół transportowo-komunikacyjnych i wszyscy kontrolerzy, czyli około 30 osób. Przymykamy oko na jakieś tam niedopatrzenia czy coś takiego, ale sprawdzamy bilety tak jak zawsze. A dla grzecznych pasażerów co będzie? Dzisiaj będziemy rozdawać krówki specjalnie przygotowane na dzisiejszą okazję. I będą książeczki dla dzieci. Już dzisiaj kontrolowaliśmy, byliśmy w czapeczkach już ubrani, kontrolowaliśmy. Pasażerowie oczywiście już z uśmiechem do nas podchodzili, żartowali, że Mikołaj jest w rodzaju bilety. No przyjaźnie, ogólnie przyjaźnie. Nie będziemy na lekcjach i myślę, że to jest taka akcja... Jakieś książeczki, ale tak... Dobra, ze strony szkoły. No, to jest prawdzie takie mini, ale słodkie. I tak trzymać, co? Żeby całe życie nasze było w pewnym sensie takie miłe, serdeczne i słodkie. A ci panowie nie mają żadnych odznaczeń, więc sądziłam, że oni tylko są po to, żeby rozweselać pasażerów. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Pasażerowie przyjęli nas bardzo ciepło, są zaskoczeni ogólnie, że taką akcję przygotowaliśmy specjalnie dla nich. No i chętnie cukierki biorą od nas. A jakie prezenty dostałam? Bardzo się cieszę. Jak oceniam? Dobrze. Jestem zadowolona. I z Was jestem też zadowolona. A jeżdżę wiele, wiele lat. I często jeżdżę i się cieszę. Ręce mi się natepią. Siema.